Dzień dobry, cześć. Szymon Kwiatkowski, magazyn Polski Karawaning. Jesteśmy dzisiaj na Mazowszu, w Pułtusku, nad piękną Narwią. Jest ze mną Janek Żdżarski, rzecznik grupy Zasada oraz Michał Dąbrowski z Warszawskiego Centrum Karaweningu. Jesteśmy tutaj dlatego, że właśnie dzisiaj ma miejsce pierwszy mazowiecki zlot karaweningowy połączony z inauguracją sezonu turystycznego na Mazowszu. Panowie, powiedzcie, skąd taki pomysł? Bo to jest pierwszy zlot organizowany przez Warszawskie Centrum Karawaningu. Tak, no powstaliśmy, jak nazwa nawet wskazuje, że Warszawskie Centrum Karawaningu, także staramy się jednoczyć środowisko, ale przede wszystkim popularyzować karawaning jako formę spędzania wolnego czasu, ale chcemy pokazać ten sposób podróżowania jako formę do realizacji swoich pasji, aktywności sportowych, także zlot temu służy, żeby właśnie o tym opowiadać i mamy tutaj masę atrakcji. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Bo jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Dokładnie, to jest bardzo ciekawe miejsce, o którym powie Michał, który organizuje zlot. I też z wielu względów to miejsce jest ważne. Ważny jest też czas, bo to jest, tak jak mówiłeś, inauguracja sezonu. Także no, wszystko się składa, żeby organizować kolejne zloty i znowu integrować towarzystwo i pokazywać, że ten karawanik to nie tylko stanie na kempingach, ale też coś więcej. Połączenie aktywności, o której wspomniałeś, z dobrą pogodą jest jak najbardziej wskazane. Lokalizacja nie jest przypadkowa. To również łączy się z pewną formułą, jaka towarzyszy sprzedaży i promocji marek przez Warszawskie Centrum Karawaningu, prawda? Zgadza się. No, nasze założenie było zrobić imprezę bardzo otwartą właściwie dla każdego tutaj odbiorcy. Przyjechali do nas ludzie nie tylko z województwa mazowieckiego, ale też jakby z całej Polski. Tutaj na terenach zamku dopiero co powstał, w zeszłym roku tak naprawdę bardzo szybka decyzja była i jest camper system, który też sprawdził się i jakby potrzeba rozwoju tego pokazała, żeby jeszcze bardziej promować te miejsce i dało nam to jakby też od razu bazową infrastrukturę do tego, że korzystając z tak pięknego tutaj terenu, pomyśleliśmy, że no musimy zrobić jakąś atrakcję dodatkową, czyli zlot, żeby to jedno z drugim jakby współgrało. Staraliśmy się tutaj zaprezentować, tak jak mówię, atrakcje i sportowe, i historyczne. Jest dużo animacji dla dzieci, są testy rowerów elektrycznych, desek do pływania, SUP. Mamy też jeszcze jeden Japocraft. Sam obiekt też ma infrastrukturę na zasadzie wypożyczalni kajaków. Wydana jest też z tej okazji też jeszcze mapka rowerowa. Niedaleko jest tutaj do Puszczy Białej, także idealna baza wypadowa, bardzo blisko od Warszawy, tak? Wygląda na to, że również województwo mazowieckie opublikowało dopiero co pierwszą karawaningową mapę województwa. Zgadza się i tam jest 17 punktów na razie. Ale po tym spotkaniu tutaj już się okazało, że powstają kolejne, także ta aktualizacja nastąpi bardzo, bardzo szybko. Tutaj de facto nie mamy jeszcze pola kempingowego, nie mamy kempingu, camper parku. Stoimy tak naprawdę na czymś w rodzaju parku miejskiego, prawda? Czy to jakoś inaczej jest określone? No to jest taki teren podzamcza wewnętrzny, który jest bardzo uniwersalny, bo jak przygotowywaliśmy się do tej imprezy, to tutaj też było boisko do siatkówki i do piłki nożnej, także pewnie znowu ono wróci albo będzie z boku ustawione, ale jest już udostępniane dla użytkowników kamperów i na pewno po tej imprezie jeszcze większą tam sławę osiągnie po tym naszym zlocie, bo to bardzo ciekawe miejsce, bardzo blisko do wody, z pięknymi widokami. Tak jak już wspomniałem, infrastruktura jest w postaci tego camper systemu, który też ułatwia, wiadomo, użytkowanie bardzo kampera i oby więcej powstawało takich miejscach, że dla nas też jako centrum karawaningowego, no to jest poza stricte sprzedażą kamperów i akcesoriów, no to też nam zależy, żeby jak najwięcej takich inicjatyw było podejmowanych na Mazowszu, czy też w całej Polsce. To jest promocja miejsca, ale też promocja idei karawaningu właśnie, tej, której my hodujemy, którą my mamy w głowie, to, co jest naszą misją, właśnie popularyzować karawaning, który jest związany z różnymi aktywnościami, ze sportem, także tutaj dużo ludzi nie ma przy kamperach, bo przejechali z rowerami i sobie teraz jeżdżą, bo są piękne tereny. Dzisiaj o godzinie 18 jest spotkanie z himalaistą Leszkiem Cichym, który będzie opowiadał o swoich podróżach, o swoich pasjach, o górach, o Himalajach.
Czy spotkania z właśnie podobnymi osobami, które mają coś do zaproponowania z kategorii prawdziwej, żywej pasji, jest również sposobem na promocję karawaningu w wykonaniu Warszawskiego Centrum Karawaningu? Na pewno, pewnie się ta współpraca nasza, czy też to spotkanie nie jest przypadkowe, bo chcielibyśmy pokazywać w różnych aspektach takie ekstremalne osoby, jak pan Leszek Cichy, który pomimo już swojego wieku jest bardzo aktywny, cały czas organizuje bardzo dużo wyjazdów na Islandię, jeździ samochodami terenowymi i spędza... A jest karawaningowcem? Przymierza się do tego i właśnie dlatego takie rozmowy i takie spotkania zbliżają te dwa światy. Mhm. Taki świat zupełnie jakby ekstremalny, niedostępny w ogóle, nie oszukujmy się, dla ludzi nas nawet w jakimś tam formie wysportowanych, bo to co on dokonał i to jest ekstremum, prawda? I światowe wydarzenie. Ale z drugiej strony to jest osoba, która też ma wnuczki i co za tym idzie, gdzieś nie chcę zdradzać może wszystkiego. Mamy nadzieję, że gdzieś tam pokaże się nowa forma, którą my też widzimy w sumie w sklepie naszym, czy w naszym salonie, że międzypokoleniowo to zaczyna też ta pasja się rozwijać, gdzie dziadkowie zabierają wnuczki na swoje wyprawy kamperowe. Wspominałeś o rekordach, wspominałeś o karawaningu. Ja nie mogę nie wspomnieć jako rzecznik prasowy grupy Zasada, do której Warszawski Centrum Karawaningu należy. Muszę wspomnieć o pierwszym karawaningowcu. Muszę w Polsce, jednym z pierwszych. Muszę wspomnieć o najstarszym kierowcu rajdowym WRC, który wystartował kiedykolwiek w rajdach WRC. Domyślam się, tak. Po kim będziesz mówił. I człowieku, który w wieku 92 lat jeszcze zamierza jeździć kamperem. Oczywiście jest to pan Sobiesław Zasada, który w latach 60. swoim pierwszym kamperem jeździł po Europie, który był w Grecji, który był w Portugalii, jeździł po drogach, które jeszcze nie były takimi drogami, jakie znamy teraz. Pan Zasada stworzył markę najpierw Globetraveler, bo to się zrodziło z jego pasji i sposobu poznawania świata. I dla niego też to nie było stanie na kampingach, tylko jeżdżenie. Tak jak jeszcze, nie wiem, 20 lat temu wsiadł w kampera w Nowym Jorku i dotarł do Los Angeles. Także oczywiście, no, jeżdżąc, prawda, jako kierowca. A więc mamy deski SUP, mamy rowery elektryczne. Tak. Co jeszcze z takich aktywności możecie zaproponować początkującym karawaningowcom? Każdy, kto robi uprawia jakąś dziedzinę sportu, każdy może się odnaleźć w kamperze. Oczywiście w drugą stronę też, ale czy to jest nawet windsurfing, gdzie się do wielu kamperów zmieści deska? Czy to jest rowery, nie rowery, skutery, wszystko można połączyć z karawaningiem, a my pokazujemy właśnie, że taka możliwość istnieje. Planując ten zlot, nie chcieliśmy się zamykać i gdzieś pominąć też mieszkańców Pułtuska, którzy byli ciekawi i też dużo zapytań kierowali do nas, czy będzie można pooglądać te kampery, jak one wyglądają, nie tylko kampery, bo też i przyczepy, dlatego też korzystając z tego zaproszenia miasta, które nam tutaj jest partnerem tego wydarzenia, na rynku w Pułtusku będą stawiane najnowsze modele właściwie wiodących marek kamperów i producentów przyczep kempingowych, gdzie będzie można sobie właśnie obejrzeć, wejść, zobaczyć jak to dokładnie wygląda, podpytać producentów o specyfikację takich samochodów, no i zaprezentować to, prawda? Czyli każdy mieszkaniec Pułtuska będzie miał jutro okazję, żeby zobaczyć jak to wygląda, posmakować, dotknąć, usiąść, pomacać, no i przede wszystkim zobaczyć, poczuć i tak naprawdę porozmawiać też z fachowcami z Warszawskiego Centrum Karawaningu, ale poza jutrzejszym dniem myślę, że do Warszawy wcale nie jest daleko i do Warszawskiego Centrum Karawaningu, które znajduje się na Warszawskiej Pradze, na ulicy Omulewskiej 27, bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy też sklep, mamy piękną ekspozycję kamperów, także zapraszamy nawet po prostu wpaść na kawę, pogadać. Ja myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne zaproszenie. Ja bym skorzystał. Także zapraszamy do WCC w Warszawie. Jeżeli ten materiał wam się podobał, łapka w górę, subskrybujcie nas i oglądajcie. Pozdrawiam, dziękuję panowie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.